Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, witam panie marszałku. Witam panie redaktorze, witam państwa. Dług będzie rósł, to znaczy deficyt będzie rósł, a dług nie. To jak to wytłumaczyć? To jest taka sytuacja, która faktycznie... Taka sztuczka ekonomiczna? Nie, to nie sztuczka. Po prostu do zarządu dróg nie została dostarczona jedna z faktur i ze względu na to płatność przesunęła się na ten rok. Ale środki są zabezpieczone. Duża faktura była. No, duża faktura z budowy jednej właśnie z dróg w województwie podlaskim i dlatego i tak były na to środki zabezpieczone, nasze własne, i płatność została przesunięta na ten rok. I dlatego macie więcej pieniędzy na ten rok. Ta dodatkowa pula pieniędzy, na co pójdzie szczególnie? Znaczy, to nie z tego się wzięła dodatkowa pula pieniędzy, bo dodatkowa pula była wynikiem pewnych naszych prac i zmniejszenia udziałów własnych w projektach sfinansowanych z Unii Europejskiej i jeszcze parę takich, bym powiedział, zabiegów, które umożliwiły nam wygospodarowanie dosyć znacznej kwoty. A na co pójdzie? No, przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w województwie podlaskim. Co to oznacza? Bo to bardzo enigmatyczne hasło. Enigmatyczne, ale bardzo ważne, bo chcemy przeznaczyć 2 miliony złotych na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. No to nareszcie, bo niektóre jednostki OSP to rzeczywiście takie strasznie zabytkowe. Stoi sobie na przykład Star 266 albo nawet jeszcze inny, mający 20, 30 albo nawet 40 lat. Właśnie dlatego chcemy poprawić to bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego i na wyposażenie tych jednostek przeznaczamy chyba rekordową kwotę 2 milionów złotych. To są też oczywiście kwestie związane z kulturą, bo tam zwiększyliśmy o prawie 700 tysięcy wydatki. Są to wydatki związane... Ale mamy duże instytucje, 700 tysięcy to... Nie tak dużo. Znaczy ogólnie wydajemy, to 700 tysięcy na podwyżki dla pracowników kultury przede wszystkim, plus do tego jeszcze 300 tysięcy na zwiększenie nakładów na program dla Opery i Filharmonii Podlaskiej. Też 1 milion złotych dodatkowy na kwestie związane z rozbudową choćby magazynu w Muzeum w Ciechanowcu. Także 600-700 tysięcy to tylko kwestia samych podwyżek, a jeszcze te inne środki finansowe na działania inwestycyjne w kulturze. Także to też znacząca poprawa, jeśli chodzi o to. No i oczywiście kwestia zabytków, bo zwiększyliśmy kwotę przeznaczoną na ochronę zabytków z 450 tysięcy do 1 miliona złotych. W związku z powyższym tutaj też zapraszam wszystkich właścicieli zabytków, żeby takie wnioski do nas kierowali. No i też rzecz dla nas bardzo ważna i priorytetowa, to zwiększyliśmy nakłady o prawie 12 milionów na ochronę zdrowia. To są inwestycje w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o szpitale, o programy unijne ze szpitalami. Także tutaj też bardzo znaczące nakłady. No i to, czego oczekują prawie wszyscy mieszkańcy, to oczywiście drogi. I tam też zwiększyliśmy na remonty i bieżące utrzymanie dróg prawie o 11 milionów całą kwotę. I cała ta kwota, która będzie przeznaczona na ten cel, to jest ponad 20 milionów złotych. No właśnie coś z tymi drogami będziemy robili, no bo na przykład nie do utrzymania jest to, że z każdego gospodarstwa przy drodze wojewódzkiej można wjechać na ową drogę województwa, nie mówiąc już o drodze krajowej, czego przykładem jest droga, z której często korzystamy, Białystok-Grajewo. Z każdego gospodarstwa obok 65 można na drogę krajową wjechać, to jest skandal po prostu. No ja tylko powiem, że ta droga, o której pan redaktor mówi, czyli droga z Białego Stoku do Ełku, tak ją nazwijmy, będzie drogą ekspresową. Będzie to element drogi Via Carpatia, na którą są już zabezpieczone środki w programie budowy dróg krajowych. A jeśli chodzi o ten wjazd z gospodarstw, no to takie mamy, bym powiedział, przepisy dotyczące budowy dróg, utrzymania dróg, które no w taki sposób to kształtują, że faktycznie czasami może to nawet zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Ale po prostu to świadczy o tym również, że samorządy gminne były na tyle słabe, że nie miały tyle pieniędzy, żeby zainwestować w sieć, czy stworzyć nawet nową sieć dróg gminnych, bo przecież osadnictwo się rozwija. Być może tych pieniędzy będzie więcej. Gdybyśmy się tak spotkali za rok, to jaki pan budżet by zaplanował na ten 2020? No bo ten na 2019 w większości został przez poprzedników przygotowany. Znaczy, oczywiście w większości był to budżet naszych poprzedników, tylko że tak jak powiedziałem, pewne kwestie proceduralne, prawne uniemożliwiły umożliwił nam, jako zarządowi województwa podlaskiego, dokonania pewnych przesunięć takich, jakbyśmy chcieli. Ale i tak udało się wygospodarować naprawdę znaczące środki na te działania, o których wcześniej powiedziałem. A jak będzie wyglądał budżet w 2020, to jest niespodzianka, panie redaktorze. Z tego powodu, bo ja wychodzę z takiego założenia, że najpierw, tak jak ostatnio mieliśmy to w przypadku psychiatrii dziecięcej, najpierw uzgadniam, najpierw dopinamy, mówiąc kolokwialnie, temat, nasze obietnice wyborcze, albo znajdujemy pieniądze, a później o tym mówimy. Bo jeszcze wiele będzie mieli takich sytuacji, jak w przypadku właśnie psychiatrii wspomnianej dziecięcej, gdzie obiecaliśmy to mieszkańcom województwa podlaskiego i będziemy starali się dotrzymywać tego słowa. I mam nadzieję, że tak będzie. Zmiana akcentów będzie następowała, jeśli chodzi o budżet wojewódzki? Nie zastanawialiśmy się nad tym, ale bardzo kluczową rolę odgrywają tutaj środki unijne. Ja uważam, że z tych środków powinniśmy korzystać. Zapowiadałem, że wszystkie departamenty, które zajmują się wydatkowaniem pieniędzy unijnych, będą podlegały pode mnie. Tak to teraz wygląda. Usprawniamy tą całą procedurę, bo uważam, że powinno być jak najwięcej pieniędzy unijnych wpuszczonych na rynek, tak żeby one zapracowały na siebie. Teraz, w tym roku, w następnym, tak żeby ożywić gospodarczo nasz region. Dlaczego mamy z tego nie korzystać, jeżeli mamy pieniądze z Unii? Tym bardziej, że własnych pieniędzy nie mamy tak dużo. Albo kredytujemy to. W związku z powyższym tak istotne jest wydatkowanie tych pieniędzy unijnych, o których cały czas mówiliśmy podczas kampanii wyborczej i teraz też. A zatem niespodzianka będzie za rok i wtedy to porozmawiamy o kolejnym budżecie województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Polskie Radio.